Cześć, z nami jest Adam Dobranowski, aka Cyborg, zwycięzca meczu Seven Generations versus Dark Crypts. Powiedz mi, Adam, co było kluczem dzisiaj do zwycięstwa w tym meczu? Cześć wszystkim. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że cała drużyna spisała się bardzo dobrze. W dzisiejszym meczu kluczem była obrona i tak jak trener wspomniał, w trzeciej kwarcie dzisiaj pozwoliliśmy rywalom rzucić jedynie 13 punktów. W zeszłym tygodniu bodajże to było około 42, więc to mówi samo za siebie i dzięki temu możemy spokojnie przygotować się do meczu za tydzień. Adam, pierwsza kwarta przegrana 9 punktami. Co było w waszych głowach na początku meczu, że fajnie wróciliście i dowieźliście zwycięstwo do końca? No, mieliśmy taką motywację, przede wszystkim tydzień temu przegraliśmy jednak z tą drużyną, chcieliśmy się odkuć. No nie weszliśmy w ten mecz tak, jakbyśmy chcieli, ale jednak odwróciliśmy losy spotkania na naszą korzyść przede wszystkim. Mecza Bian Rerak versus Kuba Wojciechowski, jak to wyglądało na boisku? No, Wojciechowski zagrał bardzo dobry mecz, bardzo dobre spotkanie, nie wiem jak to dokładnie wyglądało w statystykach, ale no, przysporzył nam wiele problemów, no i wygrana smakuje jeszcze lepiej. Powiedziałeś o Kubie, a co powiesz o Jasiu? Jasiu Rerak, mam rozumieć. Jasiu Rerak, kolejny fenomenalny mecz. Nie ma co tu gadać, no Jasiu jest liderem naszego zespołu, jednym z wielu zresztą, więc mam nadzieję, że jeszcze kolejne dwa mecze dowiezie nam zwycięstwo. Adam, pierwszy sezon w lidze NBA, jak ci się podoba? Co tutaj tak naprawdę sprawia, że chce ci się przychodzić w weekendy? Przede wszystkim rywalizacja, no i sam smak po prostu grania, trochę z Czeskiem mimo wszystko za graniem i rywalizacja jest na wysokim poziomie, w ogóle organizacja jest też bardzo dobra, więc też tu jest miło zobaczyć znajome twarze i cieszę się z tego, że tu jestem po prostu. Adam, ostatnie pytanie z mojej strony, powiedz mi, czego wam życzyć na kolejne dwa mecze? Chciałem powiedzieć zdrowia, ale dam sobie radę, a ze zwycięstwem też się nie obawiam, damy sobie radę w kolejnych dwóch meczach i za dwa tygodnie zostajemy mistrzami Ligi NBA. Mamy to, dziękuję. Super, dzięki. Pozdrawiam.